Pierwszy etap leczenia Fabio Jakobsena zakończony. Kolarz, który uczestniczył w wypadku na finiszu pierwszego etapu Tour de Pologne w Katowicach, opuścił dziś Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu i został przetransportowany do Holandii, gdzie będzie kontynuował leczenie. Najtrudniejsze było w leczeniu przede wszystkim uporanie się z możliwością infekcji, dlatego że to był potężny uraz twarzoczaszki, to były otwarte rany. Wiadomo, że to nie są czyste rany, no ale dzięki Panu Bogu wszystko się udało dobrze, jest niegorączkujący, z niskimi parametrami zapalnymi, więc wydaje mi się, że to jest wszystko było już ograniczone tylko do stanu miejscowego. Także tak jak mówię, to jest pierwszy etap, jego jeszcze na pewno czeka rehabilitacja i zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie twarzoczaszki. Lekarze podkreślają, że 23-latek jest w stanie bardzo dobrym, stabilnym. Dodają, że jest silnym i zdeterminowanym człowiekiem. Rany, które ma na sobie, bo dzisiaj rano go oglądałem, wyglądają bardzo dobrze i wróży to bardzo dobrze na przyszłość. Panie doktorze, prosimy możliwe, bliżej, tak. Dobrze? Prosimy powrót bliżej, do sportu jest oczywiście jak najbardziej możliwy. Podziękowania lekarzom złożyła rodzina kolarza i organizatorzy Tour de Pologne. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura okręgowa w Katowicach.